Hej, 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 witam Was bardzo serdecznie w 10. odcinku Historii o Esme. Jak widać, dotarliśmy już do tego znaczącego, jak dla mnie, wiele odcinka. Przepraszam Was bardzo za to mruczenie w tle, ale kot niestety się właśnie obudził i miał czy mi tu nad uchem. Mamy 10. część. Czyli tak jak wspominałam, dosyć bardzo wyczekiwaną, bo znaczy to tyle, że udało mi się kawałek serii osiągnąć, do kawałka serii dotrzeć. Bardzo mnie to cieszy. Co dalej? Jesteśmy właśnie w trakcie zaspokajania potrzeb Esme. Obudziła się nie do końca wyspana, no ależ ile można spać? Bo tak sobie pomyślałam, że weźmiemy sobie dzisiaj dzień wolnego. Usługi. Nie, praca i oferty. Weź niepłatny urlop, jeden dzień. Dzisiaj jest piątek, za chwilę mamy 2 dni weekendu. Może uda nam się jakoś po prostu wcześniej wstać w weekend, żeby go nie stracić do końca. Kiedy spała, dostałam informację, że dzisiaj będzie miała urodziny, więc jak widać, za chwilę będzie zmiana grupy wiekowej. No niestety, nic nie jest wieczne, nawet młodość. Może uda nam się zaprosić Noa, żeby do nas przyszedł na urodziny. Przydałby się sprzęt grający jakiś. Co dalej? Zima w pełni jeszcze, chociaż już to niedługo powinno być 2 dni do wiosny, tak? Po weekendzie będzie wiosna. Pozwolicie, że tutaj troszeczkę poustawiam sobie. Tak, a ty czego chciałeś? Zaciśniać więzy. No okej. Okay. Jesteś głodny, ale najpierw to się załatwisz może? Pewnie nie. Najpierw sobie zjedz. Tak, te rzeczki jakoś poustawiane. Przepraszam Was bardzo. Cóż mu to za bałagan nie przeszkadza, chociaż znowu wariuje. Aha, okej. Co my tu mamy? No więc chciałabym w dniu dzisiejszym zrobić urodzinki. Może mi się uda jeszcze zdążyć, chociaż nie wiem, bo wiecie, że tak powiem, to trochę niespotykane, nie wiadomo kiedy dokładnie będzie miała tą zmianę wieku. Rządź przyjęcie, nie wy. Trzeba wtedy będzie kupić chyba tort i do tego jeszcze jakieś ciasto by się przydało. Dostaliśmy urlop, o! Prezenty. Tak, widzicie, że jest możliwość przyjęcia prezentów, a ja Wam za chwilę powiem dlaczego. Dywan, kozy na łódce. No okej, okay, dziękujemy bardzo. Odwdzięczymy się za prezent. Naturalny. Wpiszemy pozdrowienia. O, wybaczcie, z nagrania. Okej. Okay. Wysłany. Możliwość wysłania prezentów jest dlatego, że nie nagrywam na poprzednim komputerze. Nie nagrywam dzisiaj na PC-cie, tylko na laptopie, gdzie gra chodzi w 100% dobrze, to znaczy troszkę się wiesza, no bo jest delikatnie mówiąc komputer słabszy niż PC. No ale niestety nie udało mi się rozwiązać sprawy dotyczącej problemu z połączeniem. Godzina 17, no niech będzie. Przyjęcie urodzinowe. Wybierz strój swobodny. Zaprosimy Noa. Pip jest naszym przyjacielem, on się w nas buja, ale wolałam go nie zapraszać. Green Gaddis. A może po prostu tych zaprosimy. O, niech będzie.
żeby ich też za wielu nie było. W związku z tym właśnie jestem na laptopie i boję się, jaka będzie jakość tego nagrania. Mam nadzieję, że wszystko się uda, a przynajmniej, że dźwięk będzie dobry, bo z tym ostatnio były problemy. Nie wiem, teraz to nie przesadzamy z tą wielkością. Tak w ogóle to zauważyłam, że ten przedmiot, który się nazywa przenośny odtwarzacz muzyki Przenos firmy Muza, wiecie, pewnie go znacie. No, na razie gdzie to postawić. Pewnie go znacie, natomiast ja go widziałam pierwszy raz. Nigdy na niego nie zwróciłam wcześniej odwagi i nawet powiem szczerze, nie pamiętam, z jakiego on jest dodatku. Zaraz sprawdzimy. Z dodatku Zostań gwiazdą, właśnie. To jest normalny iPod albo MP3, jakkolwiek, jak zwał, tak zwał. Można go wsadzić do wyposażenia i wtedy ma się dodatkowe... Oj, nie wszystko jeszcze. I wtedy ma się dodatkowe opcje, można słuchać muzyki i tańczyć. No, powiem wam, że byłam w szoku. Bo tak naprawdę, jeżeli nie masz miejsca, a chcesz jakkolwiek zapanować nad swoją rozrywką, to możesz tego użyć. Rekwizyty sceniczne? Nie, to chyba w rozrywce jest. Tort. Tak. W związku z tym... wybaczcie, straciłam wątek. W związku z tym, że jest tak, a nie inaczej, jeżeli chodzi o nagrywanie dzisiaj, no mam nadzieję, że uda mi się jakkolwiek zapanować nad komputerem, natomiast obawiam się, że może to być ciężkie do wykonania, bo odinstalowałam wszystkie Simsy, zainstalowałam tylko pierwszą część, żeby sprawdzić, czy właśnie na tym polegał błąd, czy to był błąd w grze. Jak się okazało, jest to po prostu błąd połączenia i niestety nie wiem, w jaki sposób temu zaradzić. Może macie jakieś propozycje, niestety wujek Google nie odpowiedział na moje pytanie, nie pomógł mi w żaden sposób. No i nie wiem, naprawdę nie wiem, co z tym zrobić, bo dużo lepiej mi się tam gra i tam nagrywa, niż tutaj na laptopie. Także jeżeli macie jakieś podpowiedzi, to dajcie znać. Co więcej? Aha, ty się bawisz. No dobrze, tą jedną zabawkę możemy ci zostawić. A ty byś chciała go pogłaskać szamana. Uczucia przygładź. Nie, opieka, może wyszczotkuj, póki tam ci nie przyjdą. Już jest piąta, już powinni być. No to nie szczotkuj, tylko wygładź. O, przyszli goście. Ciekawe, czy uda nam się jakkolwiek dobrą imprezę urządzić, niekoniecznie wspaniałą, ale chociaż dobrą. No i wypadałoby się z gośćmi przywitać. Coś takiego jak... nie ma. Ono... romantyczne... flirtuj... romantyczne... chcesz zostać dłużej? Nie wiem, czy tak nie da się wymienić na coś nowszego. Nie da się jeszcze na razie. To mnie spadają kontakty. Oj, przyszedł jakiś nieproszony gość. Błaga o jedzenie. Księżyc w pełni nam się pojawił. No i co? No zaproś do środka wszystkich. Przyjazne powitanie. Przyjazne powitanie. Tristan. Przyjazne powitanie. No bo to jest ta godzina, że obawiam się, że zaraz wszyscy wyjdą. Więc przywitamy ich i spróbujemy zdmuchnąć świeczki.
muzyczka gra. Mam strasznie głośno coś. Nie wiem czemu. Wybaczcie, za chwilę tylko sprawdzę opcje muzyki, jakie są ustawione. No, muzyka jest cicho, nie powinno być z nią problemów. Nie wiem czemu tak to brzmi. No ale dobra, możemy ją jeszcze w ten sposób przyciszyć. O, chociaż trochę. Tak, nie ma to jak zdmuchnąć świeczki, zanim goście wejdą do środka. No dobra, przyjrzyjmy się temu. Tak, ten odcinek w ogóle pojawia się trochę nietypowo, bo nie w piątek. Dlatego, że miał w ogóle pojawić się w niedzielę. Niestety, tak jak wspomniałam, problemy z grą po prostu mnie dobiły. Na szczęście udało mi się skopiować save'y. Nie zapomniałam o tym, jestem z siebie dumna. I dzięki temu wrzuciłam sobie te save'y na laptopa i stąd teraz mogę grać. Także on tak jest, powiedzmy, bonusowo dostarczony. Na urodzinki. Esma jest prawdziwą dorosłą, przynajmniej przez większość czasu. Będzie musiała pomyśleć o wybraniu kariery, założeniu rodziny, dopóki jest jeszcze na to czas. No, fryzura się zmieniła. Czemu nie mogę nic zrobić? Chcę, żebyś został dłużej, zanim zjesz ciastko. Aha, a ci jedzą owoce. Co, denerwuje mnie to, że ta muzyka tak głośno tutaj gra. Ale nic. Tak w ogóle, to chciałam Wam bardzo podziękować w czasie, jak oni tu będą ze sobą rozmawiać. Dlatego, że to już jest 10. odcinek, a Wy nadal jesteście ze mną. Także dziękuję Wam bardzo, 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 bardzo. Mam nadzieję, że do końca się nie znudziliście i że jeszcze długo się nie znudzicie. Padło pytanie jedno na w poprzednich komentarzach. Czy zamierzam, znaczy skoro Esme z Noa mają się nie starzeć, to jak zamierzam skończyć serię? Tak naprawdę to nie wiem. To jest taka szczera, całkiem bardzo szczera odpowiedź. Nie wiem, czy seria się skończy, jak się skończy. Może będziemy tworzyć rodzinę wielopokoleniową i będą oni wszyscy razem mieszkać. Nie mam pojęcia. Dziękuję za zaproszenie. Mogę się doczekać i spędzić u Ciebie noc. Cieszę się. Może zatańcz razem? Polny taniec? Ci są chorzy tutaj? Nie, ona tańczy. Dobrze, może przynajmniej się trochę zabawi. Nie wiem, naprawdę, tak jak wspomniałam, nie mam pojęcia, czy skończy się ta seria, znaczy kiedyś na pewno się skończy, tylko jak się skończy. Czy oni będą razem mieszkać, czy wszystkie dzieci się wyprowadzą i oni będą powoli się rozwijać. Też nie chciałabym, żeby to było bardzo nudne. Natomiast tak jak wspominałam ostatnio... O, świetna impreza, cieszę się. Tak jak wspominałam ostatnio, chciałabym, żeby po ślubie przeprowadzili się do Doliny Smoków, która mega mi się podoba. No i to będzie... Taki kolejny krok, myślę, w tym całym zamieszaniu, które tu powstaje na Waszych oczach. Pozwolicie, że sobie tylko ponastawiam zwierzaczki. Drapanie jest ok. Miec miski i może potem zaczaj się na ofiarę. Tak. W związku z tym naprawdę tej decyzji jeszcze nie podjęłam, jak to będzie do końca wyglądać. Powiem Wam szczerze, że boję się trochę tego, że nie będę w stanie ogarnąć całej rodziny, jeżeli zrobię sobie rodzinę wielopokoleniową. Natomiast myślę, że jest to całkiem dobry pomysł, bo
Może wąchaj. Dlatego, że w ten sposób będziemy w stanie zaobserwować wiele, wiele ciekawych momentów, kiedy oni zostaną rodzicami, potem dziadkami, a potem może i nawet pradziadkami. No jest jeden minus tej sytuacji, że... O, świetna impreza i też musi iść, okej. Minus jest taki, że jeżeli to jest wampir i czarownica, to dzieci mogą urodzić się takie same. I w związku z tym mogą też się nie starzeć. No nie wiem, zobaczymy. Naprawdę tej decyzji nie podjęłam. Nie wiem, jak to będzie jeszcze wyglądało. Chciałabym rzucić czar. Mam nadzieję, że mi się uda. Oj. Podeptał mnie. A potem mogłabyś skorzystać z toalety. Oczywiście trzeba by sprzątnąć. No, gdzie odlatujesz? Jakie tu mamy jeszcze zakręcia? Też byśmy się mogli tego pouczyć trochę. Chciałabym dzisiaj, żeby się do nas wprowadził. Nie wiem, czy to się uda, ponieważ powiem wam szczerze, że ten odcinek nagrywam już trzeci raz. To jest taka dygresja na marginesie, dlatego że był problem z dźwiękiem. Udało mi się to trochę popoprawiać, natomiast nie jest to jeszcze to, co powinno być. Chciałabym, żeby udało im się ze sobą bardziej zbliżyć, ponieważ podchodziłam już różne możliwe sposoby do tej sytuacji i niestety nie udało mi się tego osiągnąć. A zagrałam w sumie przez 6 dni. No i nie wiem dlaczego. No mam nadzieję, że jakoś do tego dotrwamy. Że w końcu Noa zgodzi się z nami zostać. No i dzięki temu będziemy mogli zamieszkać w drugiej krainie. Tak, a ty czego znowu nie możesz zrobić? Próbowałam też oswoić jednorożca. Niestety problem polegał na tym, że Simka musiała się przebrać, żeby wyjść na dwór. Udało mi się jednorożca złapać 2 razy, natomiast nie... Znaczy złapać, znaleźć na mapie. Jednak jak się okazało, nie była w stanie wyjść z domu na czas. Nim się przebrała, bo to oczywiście się blokują Simsy, bo Simsy potrafią, tak? Simsy są w tym bardzo dobre. Ona się zatrzymuje i czeka, żeby się łaskawie przebrać. W związku z tym czas leci, a koń nagle znika, bo nadchodzi jego pora. Zatrzymałam czas, bo tu mi się pojawiło zadanie i to jest zadanie odnośnie kryzysu wieku średniego. Bo mamy coś takiego jak kryzys wieku średniego. Nie może być. Cóż, wydawałoby się, że dopiero w zeszłym tygodniu Esme korzystała jeszcze ze zniżki studenckiej w kinie wyłącznie dzięki swojemu wyglądowi. Jeśli zdołasz odzyskać swoją młodość, uda się ją utrzymać, prawda? Zero. Esme wypełniła tyle pragnień kryzysu wieku średniego. No i to są te kryzysy, znaczy to są zadania do tego, do te pragnienia, natomiast prawda jest taka, że jeżeli obiecasz coś, to tego się nie da skasować, dopóki kryzys nie minie, bądź dopóki nie zaliczysz go. W związku z tym my sobie to jedno z pipem skasujemy, bo na tym nam nie zależy. Świąteczne lampki zawiesimy, aby spełnić życzenie. Żeby tam przekonać? Nie. Romantyczne. Daj kwiaty. Romantyczne czerwień. No ja bym wolałam, żeby to on mi dawał kwiaty. No niestety. Szukam opcji, czy jest coś takiego jak w ogóle... żeby się wprowadził, ale to chyba się tu powinno pokazać, więc
Próbujemy zrobić trochę opcji romantycznych. Nie złapał niczego sprytnego stworzenia, no trudno. Trzymaj za ręce. Oj, nie to miałam zrobić. Przeprowadź się do nowego domu. Da się załatwić. O właśnie, uwaga. Obiecane pragnienie kryzysu wieku średniego nie mogą być anulowane aż do skończenia kryzysu. Ponadto niespełnione pragnienia kryzysu wieku średniego mają także negatywny wpływ na nastrój twojego sima. Jednakże wypełnienie tych pragnień nagradzane jest dodatkowym szczęściem życiowym. Czy nadal chcesz przyjąć przeprowadzić się do nowego domu? Jasne, że tak. To możemy anulować i damy sobie wyszczotkowanie, bo to prędzej załatwimy. Kiciuś, chodź tu podrap. Piesku, tobie kontakty spadły niemiłosiernie. Więc może spróbujesz je troszkę z konikiem załatwić. Wąchać szaman. Aha. A ty co byś chciał? Wąchać dolar i zacieśniać więzy. Zombie nam tu powstaje z grobu. Poproszę spojrzenie gwiazdy, pogłaszcz po policzku. Obściskuj się. Zobaczymy, co szaman złapał. Cóż udało mi się tu osiągnąć? O! Jelony grogacz za 131, to wrzucimy go Esme, niech go zawiezie. Karalu za 0. I skóra węża. Też nie bardzo. I co my tu jeszcze mamy? Romantyczne. Spontaniczny pocałunek. Znowu zniknęło. Miłosny uścisk. No i nie szukaj zjaw. Właśnie gorąco wściskiwała się na przyjęciu. Kurczę no. Jest tak jakby lekko nieświeże. Romantyczne. No. Teraz obściskuj się. Oj. To nie jest ciasta. Zjesz później. Nie pozwólmy zniknąć tym opcjom. Ciekawa jestem, bo chciałam naprawdę, żeby się wprowadzili do siebie. A ty, szaman, chodź tu. Co byś ty chciał? Wąchać dolar. Dolar jak sika, przyjazne, wąchaj. Zjedz marchewkę. Przyjazne, trąć nosem. Przyjazne, zacieśnij więzy. Ja wiem, że ty jesteś mój chłopak. Bardzo mnie cieszy ten fakt. Postaraj się o dziecko, szepcz do ucha. Więcej. Zaproponuj małżeństwo. Jeżeli się zgodzi,
Szaman coś złapał, boa zielony. Nie tak to powinno wyglądać, no ale dobrze. Niech już tak będzie. Zgodził się? Jest! Udało się! Zawsze mnie to bawi, kiedy to Simka oświadcza się Simowi. No ale w sumie, przecież mamy równouprawnienie. Wiecie co, zatrzymamy na chwilkę. Szepnij do ucha, obciskuj się. To chyba się dalej nie skończyło. Rządzić wieczór panieński. Kto by nie chciał? No wprowadź się. Zostań ze mną, proszę. Mogą wziąć ślub, urządzenie przyjęcie weselne albo ślub prywatny. Teraz będę tu polować, żeby mi się opcja pokazała. No, kurczę, przekonaj nie więcej. Zaproś na randkę, wyproś wszystkich. Może przyjazne? Tu jest historię. Więcej zaproś na... Zaproś jako współlokatora. Zapytaj o dzień. No nie wiem, sama nie wiem. Może zrobimy tak? Co by na to? Takie małe zwieńczenie jako prezent urodzinowy. Bo ostatnio w sumie nie widzieliście. To nie będzie ich pierwszy raz, to będzie ich drugi raz. To było wtedy jak... nagrał mi się odcinek z bardzo kiepskim dźwiękiem i postanowiłam go nie emitować, tylko usunęłam całe nagranie. A niestety zrobiłam zapis, zamiast nie poczekać na efekt końcowy nagrania i w związku z tym, żeście tego nie widzieli. Na sekundeczkę muszę was przeprosić. Zaraz wracam. Już jestem z powrotem. No, Esma się położy, tak to możemy wyłączyć. Esma się położy i pewnie nic nie zje i obudzi się w nocy, żeby wstać. Jest 6 rano. To w jakiej nocy? O matko, znowu będziemy przesypieć cały dzień. A ty gdzie, kolego? Do tego się zwiesiłeś. Aha. Czyby do toalety? No proszę. Dobra, zwierzeczki. Niszczenie ci spadło. To chodź sobie tutaj coś porzuć. Potem możesz coś zjeść, a potem pójdziesz spać. A ty? Drapanie. Full. No to teraz energię, możesz iść spać. I ty, koniku? Tobie wszystko, co? Dobra, popodglądamy ich trochę, nie? Przyspieszmy, nim się na położy. Oczywiście cały czas nagrywam i dopiero teraz włączyłam stoper, nie? No ja nie wiem. 10. odcinek, a ja dalej jestem nieogarnięta w tym temacie. Ui! Serduszka. Lubię, to tak fajnie wygląda jak płatki róż. To takie słodkie. Impreza Esmy była niesamowita, z epickim rozmachem. Jej! Simowie w całym mieście będą o niej mówili przez całe lata. No proszę. O, trzeba nam było jednego Sima zaprosić i też by się dobrze wszystko skończyło. Jedz siano. To teraz się napij. Potem... się załatw.
a potem idź pobiegaj. Właśnie figlowała po raz pierwszy z Simon Mignon Oblek. Niezręczność tego pierwszego romantycznego zbliżania nie zostanie szybko zapomniana. Podobnie jak emocje związane z nowym romansem. No, a przecież już to mieli okazję wcześniej robić. No, muszę lecieć. O. Nie podoba mi się to, że musisz lecieć. No nic, oj, weszła nam w szafkę. Myślę, że w takim razie zje kawałek ciasta, skorzysta z toalety i ją sprzątnie, to położymy ją spać. Wybaczcie. Jak tylko wstanie, to coś z tym zrobimy. Coś z tym zrobimy, tak. Może tym razem uda nam się znaleźć tego jednorożca. Cieszę się, że przynajmniej udało nam się zaręczyć. To jest dzisiejszy taki pierwszy plusik. Możemy to trochę przyspieszyć. 9 rano, 8 rano. A, no to mniej więcej ta pora, o której ja ostatnio chodziłam spać. Także spoko. Dosyć dużo nastrójników mamy. Po urodzinach. Jedzenie tortu urodzinowego. Świeżo zaręczona. Świetnie się bawi. Po udanej imprezie. Spełnienie. O, coś nam tu przeskoczyło. Pocałunek w pełni księżyca. Wygodnicka, zwierzęcy chowaniec i obietnica ochrony. Super. Dobra, no to Esme śpi. Ja robię przerwę i spotykamy się jak tylko wstanie. No i jestem z powrotem. Esme zaraz pójdzie wziąć prysznic. Jak widzicie, wyspała się tylko do połowy, ale no jest godzina 14, więc też nie ma sensu przeholować. I tak sobie... Oj. Nie wiem, czy zauważyliście, jak coś spojrzeć, cofnijcie sobie nagranie. Tu nam się szaman trochę zmutował. Ale dobra. Tu chcemy wyszczotkować. Wyszczotkujemy szamana, bo troszkę spadły mu kontakty nasze, więc dopieścimy go odrobinę. Oj, nie tak. Tak. I tak sobie pomyślałam, ponieważ jedna z was prosiło mnie o to, bym przejechała się na przejażdżkę konną, to sobie tak pomyślałam, że wsiądziemy na konie i pojedziemy do Naa. Odwiedzimy go na miejscu, jest sobota, więc powinien być w domu. Zrobimy tak, o, przytul, może to cofniemy i... Przytul, no i mów. No i odwiedzimy go tam na miejscu, tylko musimy konia trochę przeczesać, że tak powiem, ale czekam, żeby go nie budzić specjalnie. Naszą słodką Apple. Szczotku i koteczka. Dostaliśmy zaproszenie od Pipa, z którego nie skorzystamy. Opieka, szczotkuj. Cześć kopyta to miało być. No ja, zrobimy jedno i drugie w takim razie. A potem dosiądź. Ty koteczku, jak tam głód i drapanie oczywiście. Zjedz z miski. Podrap. Potem skorzystaj. No chodź, chodź, bo ty pewnie znowu się zwiesiłaś z kuli potrzeby zmiany ubrania wierzchniego, co mnie dobitnie irytuje.
Chodź, chodź. Nie marudź. No dobra, za chwilę będzie tak późno, że nic z tego nie wyjdzie. Naszego wyjazdu. O, jest. O, widzę, że zmieniła swoje ubranie wierzchnie. Po zmianie tej grupy wiekowej, więc trzeba będzie ją przebrać. Apple jest głodna oczywiście. Także pełnia szczęścia na pewno to nie będzie naszego wyjazdu. Zrobiłaś wszystko? No. Dosiąć. Kaleka. Ale to mniej więcej tak, jakbym siebie widziała. I teraz sobie zastopujemy. Oj, momencik. Już jestem. Oj, wybaczcie, ale musiałam sobie kichnąć, a w międzyczasie znalazłam dom naszego ulubieńca. Może damy kłusuj. Problem polega na tym, że Noa nie ma w domu, no więc jeżeli go tu nie złapiemy, to chociaż zaliczymy sobie przejażdżkę. Zobaczymy, jak to wygląda, jak tylko nam się wczyta. Oj, biedna, pewnie jej pośladki odpadną po tej podróży. A jeżeli do tego czasu dojdzie do domu, no to też super. Będziemy mieli okazję z nim porozmawiać. No i w związku z tym, że już jest późno, to zanim będziemy wracać, może uda nam się złapać gdzieś jednorożca. To jest takie... Ach, nie odbieraj SMS-a, bo mi pan pokrzyżował plany. Nie ma ich jeszcze. Nie wiem, czemu jest napisane, że Noa jest poza domem. Tak jakby inni tu nie mieli nie mieszkać, no ale dobra. Podejdź tutaj. Usuj. No mam nadzieję, że uda nam się złapać tego jednorożca. Byłoby miło. Żeby chociaż któreś z założeń nam tym razem wyszło. Chociaż tak jak mówię, już i tak jest nieźle, że jesteśmy zaręczeni i na dobrą sprawę moglibyśmy wziąć ślub. I po prostu... I po prostu w ten sposób dostałabym Noa do swojej rodziny. Jednakże chciałabym, żeby się wprowadził, no. Powiem wam szczerze, że jak tak oglądałam tam naszą, znaczy oglądałam, grałam te 6 dni, o których wam wspominałam. O proszę, poziom osiągnięty. To problem polegał na tym, że doszłam do takiej desperacji, że stwierdziłam, że ja chyba Noa po prostu wprowadzę ręcznie, że tak powiem, oddzielę go od rodziny i z pozycji edycji świata go wprowadzę do Esme, bo tak jak mówiłam, on nie chciał w ogóle współpracować ze mną, to znaczy jak tylko by przychodziła randka, to on po 2 minutach wychodził, wykonałam dosłownie 2-3 interakcje i on mówił, że randka była kiepska, że po co go w ogóle zapraszałam. I gdziekolwiek by to nie było, czy w domu, czy na zewnątrz, próbowałam różnych opcji, no i tak niestety nie zadziałało. I uwierzcie mi, że już miałam lekkiego doła, biorąc pod uwagę, co się mogło stać. Dzina jest dalej poza domem. No to wracaj do domu w takim razie. I położysz się o godziwej porze spać, chyba żeby znaleźć tego jednorożca. To ty wracaj, a ja sobie tu zerknę. Miałam spojrzeć i oczywiście zapomniałam. W jakich godzinach go można w ogóle upolować? Bo ja wiem, że tam jakieś godziny były niby wyznaczone na to. Ale obawiam się, że nie pamiętam, które... Czy to było... przed 5, po 5, o północy, o 22. Naprawdę nie pamiętam. Ja to potem poluję na niego, że tak powiem, naprawdę poluję. Jak się trafi, to jest. No więc mam nadzieję, że może tym razem uda mi się go jakoś przychwycić.
Na razie go nigdzie nie widzę, więc pozwolimy może Esme wrócić do domu i zjeść coś. Jeździectwo poziom trzeci. I to galopem. No proszę. Jest 23:14. Wiem, że Esme go kiedyś przyjrzała o 3 w nocy, to on o 5 rano już zniknął. Także nie wiem, jak to dokładnie było. Momencik. Tak, już jestem. Nic, resztki, kawałek ciasta. Oj! Nie wierzę. Udało się zejść. Gratuluję. Ćwiczenia zaliczone. Głodnie i energię, czyli zjedz sianko i się napij. No, także jak o 3 w nocy go spotkałam, to do 5 nie zdążyłam wyjść, więc nie wiem, czy on się chyba po północy zjawia. Pokaż się. Hop, hop, jest tam kto? Ostatnio tutaj był. Zero, zero. Cztery minuty po północy. Czy jednorożec się pojawi? Czy Esma będzie potrafiła się z nim zaprzyjaźnić? Już w dzisiejszym odcinku. Tak, nie no, śmieję się naprawdę, ale mam nadzieję, że uda nam się go tu uchwycić. Czy ty jesz? Jesz to jedz. Jeśli jakieś światło świeci, ale to chyba tylko światło niestety. Więc zdaje się, że dzisiaj nici z tego. Wybaczcie, że tak latam po tym ekranie, ale... Mówię, a nóż! A nóż się gdzieś tu pokaże i co wtedy? Z reguły niby koło wody. Ale to tak dobrze powiedziane, z reguły niby. No nie widzę go niestety. Jeszcze raz tutaj luk i jak go nie ma, to nie będziemy szukać dalej. No nic. To może i lepiej, to Esmy, co ci tu trzeba? Opanować jeździectwo, podnieść dolar. No w sumie możesz go podnieść, czemu nie? Najpierw byś go wyszczotkowała. Uczucia. Przytul. Uczucia. Całus. Oj, wybaczcie. Wybaczcie, telefon mnie zmusił do chwilowej pauzy. Weź kawałeczek, znaczy tak talerz zrzucimy tu. Śmieci można by wynieść, czy nie? Chyba się nie da w ten sposób. No, ślicznie. Jak już to zrobisz, to potem idź się położyć. Spieszymy troszkę. A co ty, koteczku? A, wiem. To w nocy sobie spróbuję go tutaj trochę z dolarem nakłonić do współpracy, bo wiem, że dolar by chciał zostać najlepszymi przyjaciółmi z szamanem, więc czemu nie? Zauważyłam, że Esme ma odciski od siodła. Spotkać wampira. Najlepsi przyjaciele. Tam możemy zaznaczyć. 750. O. Tak, tak. Idź spać, moja droga. Esmę, brakowała cię na imprezie. Mam nadzieję, że następnym razem się pojawisz. No, dopiero po ślubie, żeby mieć pewność, że mnie nie zgarniesz sprzed nosa, Noa. Dobra. Mała kładzie się spać.
a ja z wami widzę się dopiero nad ranem. No i jestem z powrotem. Esme leci do łazienki. Cóż my tu mamy dzisiaj? W sumie to w miarę wszystko ok. Gdzieś nie dźwięk z Apple. Ty też. Nie udało mi się doprowadzić do wspaniałej przyjaźni. Jeszcze. Zobaczcie. Myślę, że zrobimy tak, że ona teraz obrobi siebie. Mam na myśli Esmę oczywiście. Tu mamy jakiś kamyczek, więc sobie go podniesiemy. Obrobi się i pojedziemy do Noa. Zobaczyć, co u niego słychać. Co to? O! Kwiatek. Tu mamy coś, czy nie mamy nic? Mamy, weź pocztę. Il motoki. Schwytaj. No nie będzie. Bić się na poduszki z tą osobą. Zbudować iglo tak, jak już jest wiosna. Poddać się stylizacji. No nie wiem. Powinnam zarzucić na siebie jakąś bluzę, bo jest troszkę zimno. Nie ma to jak siedzieć cały czas przy otwartym oknie, a potem będę pociągająca. O, cóż to mamy? Sprawa utknęła w martwym punkcie i teraz nie ma żadnego sposobu, by odzyskać złotą lamę. Gdyby tylko pojawił się wróżbita z pomocą w rozwiązaniu tej trudnej sprawy. Esme otrzymała swoje tygodniowe stypendium. Nie wiem, o co chodzi, ale chyba o to zadanie, które tu miała, o którym ja oczywiście zapomniałam, bo jakby inaczej. Kamyczek. Cóż za kamyczek mamy? Kamień słoneczny. Wow. Nieźle. Chyba nie spotkałam go jeszcze. Cóż to za poczta? List od Pipa. Wiem, że wyskakuję z tym znienacka, ale myślę, że powinnaś dać mi szansę. Jestem bardzo wesołą osobą i sądzę, że razem będzie nam wspaniale. No mój drogi, nie z takim imieniem. Jakiś pająk po ręce chodził. Łe. Nie boję się pająków, ale specjalnie nie jestem ich fanką. Dobra. Konik bryka. Tu jakaś wróżka. A my spróbujemy dostać się tutaj. Odwiedź rodzinę. Proszę cię bardzo. Zwierzaczki moje. Zwierzaczek mój powinien się załatwić. I tutaj przespać. A jak tam koteczek? Mój głodny koteczek. Jedz z miski i też możesz się przespać. Śpi. Talerz sprzątniemy. A konik? Konik najpierw się też załatwi, jak uda mi się na niego kliknąć. Tak. Potem tutaj coś zje i wypije. Esme już jest na miejscu. Dobrze widzę? Dobrze widzę. Czemu, Szuty, masz taki zły humor? Niewyspana? O, tanie łóżko. Rozumiem, trzeba łóżko zmienić. A właśnie w ogóle chciałam wam coś powiedzieć, bo pewnie zauważyliście, że trochę tutaj pieniędzy mamy na koncie i może się zastanawiacie, dlaczego nic nie kupuję. No ale stwierdziłam, że skoro mamy się przeprowadzić, to bez sensu kupować same nowe rzeczy.
wymieniać to wszystko, bo na miejscu i tak będziemy zmieniać wyposażenie. No to troszkę, naprawdę wydaje mi się, że nie ma to sensu większego. Ale łóżko możemy zmienić, bo to pozwoli nam szybciej regenerować energię. No, wpuśćcie mnie. Zapraszam mnie do środka. Oj, cieszę się. Najpierw mnie musi przywitać. No, uważa, że Esme jest niezwykle atrakcyjna. No cóż, coś w tym jest. Teraz romantyczne. Skoczy w ramiona. Tylko obawiam się, że to on do nas skoczy, a nie my do niego. Mamy jakąś Godfellow faun. Obawiam się, że przyszła zostać przekąską. A właśnie, no ciekawa jestem, czy na będzie pił z Esme. To może być takie, wiecie, takie jego bardzo intymne podejście. Może nawet coś bardziej prywatnego i osobistego niż sprawy łóżkowe, nie? Tak przynajmniej w książkach zawsze jest napisane. Baw się magią. Nie, nie tego miałaś kliknąć. Pogłaszcz po policzku. Pochwal wygląd. Obściskuj się. O, wskoczyła mu w ramiona. Flirtuj. O, i znowu wibracje. Pocałuj. Oj, jakie to słodkie. No i zostało nam to podejście stylizacji, no i co? Moglibyśmy w sumie na to pójść, zobaczyć co nam zaproponują. Ach, raz kozi śmierć. To pojedziemy prosto od Noa. O ile jeszcze się załapiemy. W sumie mamy jeszcze 10 dni, nie? Na zaspokojenie tych potrzeb obiecanych. No ale jeżeli chcemy się wyprowadzić do Smoczej Doliny, to powinniśmy to zrobić w miarę szybko. No hej, no co czekasz? Gdzieś ty polas. Nie tu i nie możesz skorzystać z toalety? No nie, będziemy się romantycznie dopieszczać w kiblu. No cóż, miłość nie wybiera, prawda? Nieważne miejsce, ważne uczucie. Oj. Coś nam się tu troszkę rozminęło. Mogę zostać na noc? Nie, nie chcemy zostać na noc. Oj, wybaczcie. Znowu kociak rozrabia. Tu muzyka klasyczna, tam jakaś inna muzyka. Każdy słucha czegoś innego, zdaje się. Pocałuj. W związku z tym my się po prostu pożegnamy, bo widać, że pan jest dzisiaj nie w nastroju. Pan jest nie w nastroju. No i co? Nic na siłę, nie? Gdzie tu jest? Co to jest w ogóle? Jakaś kryptostarocie chyba. Czy my tu mamy w ogóle jakiś salon do stylizacji? Salon urody i tatuażu. Odwiedź. Thank you.
zalecimy szybciutko. Może nie aż tak szybko, żeby nam wszystko znikało przed oczami, no ale... W sumie zobaczmy, co nam zaproponują, bo ja widzę, że również fryzura się zmieniła, Esme, a to tak nie bardzo mi się podoba. Jest niedziela, godzina 19:27. Nie wiem, czy kogokolwiek... No nie, ktoś tu jest. Jakiś duch nawet. Frida Ćwir. O. Stylizacja Ody. Dajmy Fridę. Ciekawe, co nam wymyśli. Helen Hall. Ten tutaj to Alfred Hopcraft. I wszyscy będą się przyglądać, co? No, szybciej, moja droga, szybciej. Tak, witamy w Simsach, wszystko się robi jak zwykle. Wszystko bez tekstur, bo i po co? Biały, fajny kolor jest. One się wczytywać powoli, a się dużo domyślać. No daj no tą stylizację. Jak nie, to przejdę do drugiego pomieszczenia i tak może będzie prościej. O. No, tak myślałam. Już się wszyscy tam zblokowali. Pokaż to. Na co was stać tutaj? My jeszcze chyba nie spełniliśmy żadnego, nie? Z punktów, no. Z pragnień kryzysu średniego. No, pokaż, pokaż. Aż się boję, co ona wybierze. Bo to, powiem wam szczerze, chyba mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby stylizacja się jakkolwiek dobrze udała. Nie łam się, przełam się. Oj, to jest masakra, naprawdę. Zmiana strojów w Simsach mnie dobija. Przepięknie, w kwiatuszki. Ui, w sam raz na tą porę roku. Jak widać, zrozpaczona. Dobra, nie ma co. Jest godzina 22:59, więc ja jeszcze raz pozwolę sobie ogarnąć temat otoczenia, czy gdzieś tu się nie pokasuje nasza upragniona Luna. Bo mamy dramat pęcherzowo-głodowo-ginowo-energetyczny. Więc obawiam się, że trzeba będzie nam iść do domu. No to leć do domu. Nie ma czasu. Może po drodze nam się gdzieś ten on pokaże. Myślę, że jak uda nam się przeprowadzić do Doliny Smoków, to ja sobie tam postawię jakieś parki, nie parki. I może będziemy mieli okazję troszeczkę pooglądać występów też. Jest! Jest! Wiedziałam! Nie wracaj do domu. Nie wracaj do domu. Nie wiem, jak to zrobisz, moja droga. Bo to jest coś niemożliwego w tej chwili, żeby to wykonać bez kodów. Ale damy radę. Co nas nie zabije, to nas wzmocni.
Kupimy ci lepsze łóżko w nagrodę. Jak znajdziesz tego jednorożca tutaj. Jest ten biały. Daj przysmak. Daj obwąchać dłoń. Byleby ci nie uciekł. Póki jesteś na dworze, to cię głównie będziesz zmieniać. Nie padnij, błagam. O, u mnie właśnie leje deszcz. Cały dzień świeciło słonko i teraz jak lunęło, to normalnie mi po szybach dudni. No chodź, chodź. Bliżej, godzina czasu. Samopoczucie dramatyczne. A, właśnie, ostatnio też zauważyłam. Nie wiem, czy wiecie, że ziółmiotła klasyczna jest naszym dobrym znajomym. To znaczy znajomym póki co. Tu jest stokrotka koń. Nie płacz. Wiemy, jaki ten świat jest straszny. No proszę cię. I kolejna zwiecha. Jakby to żadna nowość, całkiem przypadkiem. Proszę, powiedz, że masz dobry dzień i chcesz się z nami zaprzyjaźnić. Daj przysmak. Gładź. Pogleb po grzebiecie. Ciekawe, czy nam przyjmie te wszystkie zachcianki. Rundka na wstecznym. Jeszcze raz. No błagam cię. Kolejna rundka na wstecznym. Oczywiście już widać, że jesteśmy tu od 2 godzin, prawda? I jeszcze niewiele zdążyliśmy osiągnąć. O, przyjaciółka. No dajesz, dajesz. Zaproś go do rodziny. Godzina została. Godzina. A nie, to nie ten koń. Boże. To jest tu. To jeszcze potrwa. Chodź, chodź. Tu mamy normalnie dramat. Pewnie jakby była przyjaciółka, to moglibyśmy już ją zaprosić do rodziny. A niestety ona nam za 15 minut zniknie, a jeszcze zrobi rundkę do tyłu. To by było na tyle. No nic, wracamy do domu. A tobie co? Kontakty, ćwiczenia. Jedna wielka masakra. Kociku. Kociku. Skorzystaj z kuwetki. Oczywiście kolejne wczytywanie się. Wszystkiego. Użyj. Potem zjedz. O, tu jest pusto. O, tu też jest pusto. Okej. To przyjedziesz do domu, to napełnij miskę jedną i drugą. Jedz resztki. Skorzystaj. No i pewnie się połóż, o ile nie padniesz gdzieś po drodze. Albo wiecie co? Zmienimy jej to łóżko jeszcze przed końcem.
Łóżko, łóżko. Co my tu mamy? Może takie? 8 za 2000? No dobra, nie będzie. O, tak. Kolorystycznie i tak nie pasuje. Kolorystykę będę się bawić po przeprowadzce, żeby wszystko do siebie pasowało. Ty koniku, chodź tu do mnie. Aha, ty śpisz. Dobra, śpimy. Bez tego to niewiele zdziałasz. W takim drastycznym stanie to ja simki dawno nie miałam, ani sima żadnego. Wracaj tu do nas. No. Jedz. I potem możesz sobie tu popolować. Nie siusiaj. No. Jak się już wysiusiasz, to możesz potem zjeść coś. Nie mdlej, błagam. Musisz zjeść, bo nam umrzesz, no. Obudź. Jedz. Patrzcie, wiosna przyszła, śnieg stopnio. Jest trzesz, miałeś zjeść. Konik znowu załamany. Powiem wam coś, naprawdę nie ogarniam tego. Tyle zwierząt to jest dla mnie coś nierealnego. Bo ja w życiu tylu nie robiłam. Znaczy, tylu nie posiadała mnie. Zjedz, proszę. Nie daj się prosić. Jest 8 rano. Tak, festiwal wiosny. Jest 8 rano, a ty musisz iść do pracy dzisiaj. Nie wiem, czy zdążysz użyć toalety, czy nie. Kolejny odcinek na pewno zaczniemy od zadbania o zwierzęta. Bo bez tego to się nie da niestety. No idź, idź. Mój kotek właśnie też znowu miauczy. O zadbanie o zwierzęta i o jakąś atrakcję higieniczną. Może weźmiemy kąpiel zamiast prysznica, wiecie, nie? Przydałoby się coś z tym zrobić. Trzeba by też zanieść duchy, bo brakuje nam 49 duchów, a w tej chwili mamy chyba 6 w wyposażeniu plus kamienie. To jest, z tym oczywiście się nie da nic zrobić kamieniem, ale myślę, że można go tu wyszlifować i tak, jeżeli wszystko zadziała poprawnie. A, i przydało się robaki wynieść, żeby nie uciekły. Rusałka, rusałkę możemy sprzedać. No i mamy 6 duchów, no także myślę, że jako tako damy sobie radę. Ja w tej chwili kończę. Dziękuję wam za to, że byliście ze mną. Dziękuję wam za to, że to już 10. odcinek, że dotrwaliście do tego momentu. Jak widzieliście, udało nam się dzisiaj zaręczyć, udało nam się zażegnać jeden kryzys wieku średniego. Mam nadzieję, że przeprowadzkę też nam się uda spełnić. Jeżeli nie... tak jakbym chciała, no to tak jak mówię, podejrzewam, że przeniosę Noa w razie ostateczności ręcznie do swojej rodziny. No, zresztą powiedzcie, co o tym myślicie. Może powinnam to zrobić wcześniej. Oj, co to jest? Szczygieł? To ptak chyba, nie? No, ładne. Da, więc dajcie znać, co o tym myślicie.
No i widzimy się, myślę, w 11 odcinku, już niebawem, w piątek. No, do zobaczenia. See ya!